Uwaga! Wymagana zgoda HMCL i O5. Plik, do którego próbujesz uzyskać dostęp, jest możliwy wyłącznie dla personelu z poziomem upoważnienia 4-2000. Upoważnienie to nie jest włączone w generalny protokół bezpieczeństwa poziomu 4. Próby dostępu poza to miejsce bez wymaganego upoważnienia są podstawą do terminacji zatrudnienia w fundacji i anulowania wszelkich korzyści edukacyjnych, medycznych, emerytalnych i pośmiertnych. Wpisując swoje dane dostępu, niniejszym wyrażasz zgodę na wystawienie się na pozorny obraz zagrożenia poznawczego i zgadzasz się na weryfikację, czy zostałeś zaszczepiony przeciwko temu obrazowi. W przypadku nieautoryzowanego dostępu, konsola ta stanie się nieoperacyjna. Personel bezpieczeństwa zostanie wysłany, by cię ocucić i odeskortować do aresztu w tylu przesłuchania. Próby dostępu do tego pliku z jakiegokolwiek komputera niepodłączonego do internetu fundacji zakończą natychmiastową terminacją, obojętnie od poziomu upoważnienia. Wprowadź dane dostępowe. Wymagany poziom upoważnień 4-2000. Ochronne zagrożenie poznawcze aktywowane. Skanowanie w poszukiwaniu aktywności nerwowej. Przytomność potwierdzona. Przywracanie pliku. Identyfikator podmiotu SCP-2000. Klasa podmiotu Taumiel. Specjalne czynności przechowawcze. Wejście do SCP-2000 jest zakamuflowane jako nieużywana stacja rangerów Parku Narodowego Yellowstone. Pomimo nielicznych prób wkroczenia cywilów, wejście nie zostało jeszcze przełamane w zapisanej historii instancji i nie uznano dalszych zabezpieczeń fizycznych za wymagane. Protokół Plainsight 201 jest aktywowany wobec SCP-2000. Niezbędne zapasy i zastępstwa personelu mogą być dostarczane przez nieoznakowane pojazdy drogowe bądź cywilne śmigłowce względem potrzeb. Żaden pracownik poniżej poziomu uprawnień 4-2000 nie może uzyskać dostępu do dokumentacji dotyczącej SCP-2000 bądź jakichkolwiek protokołów związanych z jego zabezpieczeniem i utrzymaniem. Żaden pracownik poniżej poziomu 5-2000 nie może uzyskać dostępu do SCP-2000 poniżej podpoziomu 3. Cały personel przydzielony do SCP-2000 musi poddawać się comiesięcznym skanom archetypów nerwowych. Personel stacjonujący w ośrodku musi poddawać się cotygodniowym skanom, które będą przechowywane lokalnie. Personel poziomu 4-2000 lub wyższego, który stacjonuje w placówce, nie ma pozwolenia na opuszczanie Parku Narodowego Yellowstone podczas trwania ich przydziału. W przypadku transferu, zarówno dowolnego, jak i przymusowego, należy podać środki amnezyjne klasy A, jak również zaimplementować fałszywe wspomnienia zgodne z przydziałem do innego obiektu SCP wysokiego chronienia bądź klasy Kitter. Dodatkowy personel może zostać przydzielony do SCP-2000 i może otrzymać tymczasowy poziom upoważnień 4-2000 pod dyskrecją nadzorcy HMCL obiektu, obecnie dr Charles Gears i dowództwa O5. Zewnętrzna powierzchnia SCP-2000 co każde 20 metrów otoczona jest kotwicami rzeczywistości Scrantona SRA ułożonymi sześciokątnie, co ma zapobiec nalotom wrogiej aktywności anomalnej. Funkcjonowanie każdej RSA musi być sprawdzane co pół roku i w razie potrzeby mają zostać wymienione. Technicy serwisujący elementy SRA mogą odnieść się do dokumentacji RSA 033 REF-107. 5 stałych wpływów czasowych Xanka, Anastarsakosa, XACTS, zdolnych do utrzymania stabilnego fluksu tachionów na przestrzeni placówki, maksymalne wyjście 100 metrów na każdym, zostało zainstalowanych,
są one comiesięcznie konserwowane. Technicy serwisujący XACTS mogą odnieść się do dokumentacji XACTS 864-REF-130. Jeden kolektor pseudo-Riemannina został umieszczony przy wejściu do podpoziomu 3 i musi pozostać otwarty przez cały czas. W przypadku sterki kolektora procedura martwy Euclid 101 ma być niezwłocznie wykonana. Inne nieanomalne środki podtrzymywania życia i systemy użytkowe mogą być utrzymywane w zgodzie z standardowym protokołem konserwacji Fundacji sekcja 101.5 – witalne elementy misji. Kiedykolwiek jest to możliwe, nieanomalne materiały i surowce mają być używane do napraw i konserwacji SCP-2000. W przypadku wydarzenia klasyka, które nie zakończy egzystencji lub funkcjonowania SCP-2000, procedura SIA-009 ma zostać zainicjowana tak szybko, jak to tylko możliwe. Pozostałe globalne instalacje Fundacji mają monitorować scenariusz podczas jego rozwijania się, chroniąc możliwe surowce materialne zgodnie z protokołem Ganymede do czasu, aż wszystkie pozostałe placówki odpowiedzą czysto do zapytania SCP-2000, jak zdefiniowano w dokumencie 2000-XKAC-1.9. Po potwierdzeniu kodu czysto, procedura Lazarus 0 zostanie wprowadzona. Przypisek administratora. Chcę, by to było w permanentnym zapisie i nie obchodzi mnie, jeśli uważasz to za obrazę swojej inteligencji. Niektóre rzeczy są tak ważne. To urządzenie absolutnie nie jest wymówką do poluzowania ochrony czy przedsięwzięcia większego ryzyka wobec obiektów SCP, czy testów kombinacyjnych z nimi, czy cokolwiek mógłbyś pomyśleć. Główne zabezpieczenie to wciąż nasze największe szanse na przetrwanie. W innym wypadku nie byłoby powodu tak obszernej przykrywki. Możemy jedynie kilka razy zawiesić niewiarę w Boga, zanim uniwersum po prostu powie nie. A biorąc pod uwagę, z czym musieliśmy się mierzyć w przeszłości, możliwe, że już przekroczyliśmy tą granicę. Były administrator dr William Fritz. Opis. SCP-2000 to podziemna instalacja Fundacji, oryginalnie stworzona w okolicy ostatnich 300 lat dla celów odtworzenia cywilizacji w sytuacji, gdzie niemożliwe jest odpowiednio wczesne powstrzymanie wydarzenia klasy K, koniec świata, by zapobiec wymarciu bądź prawie wymarciu ludzkości. Od momentu początkowego SCP-2000 został aktywowany co najmniej dwukrotnie. Zapisy Fundacji dotyczące konstrukcji SCP-2000 i historii od czasu pierwszego użycia zostały utracone. Czy wyblaknięcie tych informacji było rezultatem incydentu, czy też było to celowe, jest obecnie niemożliwe do zdeterminowania. Witalne dla misji elementy instalacji zaczynają się 75 metrów pod poziomem gruntu i sięgają 100 metrów w głąb. Jako, że zakres inżynierii potrzebny do tworzenia SCP-2000 w całości jest niemożliwy do wykorzystania przy zachowaniu tajności, wszelkie podsystemy SCP-2000 zostały skutecznie powielone w warunkach laboratoryjnych. Instancja i wszelkie procedury wchodzące w jej utrzymanie są z natury ziemskie. Zobacz dokument 2000-SS-EX dla informacji dotyczących ezoterycznych technologii Fundacji niezbędnych do funkcjonowania SCP-2000. Głównym zasilaniem dla placówki jest reaktor torowy na ciekłych fluorkach LFTL, posiadający 1 GW całkowitej wydajności, z żywotnością reaktora wynoszącą 70 lat przy maksymalnej pojemności. Geotermalny generator został również zainstalowany do zyskania korzyści z aktywności wulkanicznej regionu. Ten generator jest w stanie bez przerwy zasilać placówkę w stanie gotowości. SCP-2000 zawiera również ośrodki oczyszczania wody, oczyszczania powietrza i systemy recyklingu, skrzydła produkcji hydroponicznej i strefy mieszkalne, niezbędne dla stałego podtrzymywania personelu w liczbie nawet 100 tysięcy osób. Do spełnienia głównego zadania SCP-2000 zawiera 50 tysięcy replikatorów czekowatych Bright Zyton BZHR. W szczytowych osiągnięciach SCP-2000 jest w stanie wyprodukować 100 tysięcy zdolnych do życia nieanomalnych ludzi dziennie, z okresem rozgrzewania wynoszącym 5 dni.
korzystając z podziemnej rury tranzytowej Raymana do pobierania surowego materiału z różnych gorących źródeł i podziemnych zbiorników magmy w okolicy, jak również komputerowej bazy danych zawierającej informacje o wszystkich znanych alelach ludzkości. Ten system jest w stanie odtworzyć dowolny zagubiony ludzki genom, bądź wytworzyć tyle nowych i unikatowych genomów, ile jest wymaganych do repopulacji cywilizacji ludzkiej. Przypisek badacza. Używanie systemu BZHR jest obecnie zawieszone poza testami konserwacyjnymi i sytuacjami nadzwyczajnymi. SIA 009 to wciąż zielone światło. Wciąż są prowadzone śledztwa odnośnie wrogich napadów, a baza danych przedstawia duże trudności w debugowaniu. Wciąż dostrzegamy dystrybucję wrodzonych i genetycznych defektów wysoko ponad podstawowe numery. Obecnie mogę zagwarantować jedynie 60-75% okazów zdolnych do życia. Zobacz dodatek 2001. Dr. Christopher Zarton, MB. Badania i rozwój biotechnologii. Ludzie stworzeni w tym procesie mogą być podniesieni do dowolnego wieku bez przedłużania 5-dniowego okresu inkubacji. Dodatkowo do właściwości konstrukcyjnych BZHR posiada również zdolność do implementacji wspomnień, podawania czynników halucynogennych klasy G i rozwojowej hipnoterapii. Historie życiowe, skany archetypów nerwowych i genomów w dużej liczby personelu fundacji, włączając to personel z upoważnieniem poziomu 4-2000 i wyższym, są przeprowadzane do upewnienia się, że SCP-2000 może być aktywowany i procedura Lazarus 01 może być zainicjowana przez nawet wyłącznie jednego ocalałego człowieka. Po implementacji protokołu Ganymede, wskazującego na niepowodzenie fundacji w powstrzymaniu scenariusza klasy K, systemy bezpieczeństwa SCP-2000 są odblokowane, pozwalając pracownikowi fundacji na rozpoczęcie procedury SIA 009. Jeżeli po 20 latach SCP-2000 pozostanie nieaktywny, zabezpieczenia dalej złagodnieją, pozwalając dowolnemu, nieanomalnemu humanoidowi na dostęp do placówki i inicjację procedury. Po aplikacji wewnętrzny system monitoringu SCP-2000 podejmie próby zlokalizowania wszelkiego personelu z upoważnieniem poziomu 4-2000 i otrzyma dostęp do ich stanu. Personel niezbędny do wypełnienia misji, jeśli nie zostanie odnaleziony, zostanie zreplikowany przy najnowszego z dostępnych w plikach skanów archetypu nerwowego i zostanie obudzony w momencie inicjacji któregokolwiek z innych systemów. Po ożywieniu tych pracowników, zabezpieczenia bezpieczeństwa powrócą do normalnego funkcjonowania. Dla kompletnej listy dostępnych możliwych opcji, personel poziomu 5-2000 może zobaczyć dokument 2000-SIA-09. Należy zwrócić uwagę, iż potwierdzenie kodem czysto, jak zdefiniowano w dokumencie 2000-XKAC-1.9, może być ominięte tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe placówki fundacji zostały uznane za nieczynne. W przeciwnym wypadku, elementy ochrony i MFO ożywione procedurą SIA 009 są wysłane do wszystkich pozostałych placówek fundacji w celu potwierdzenia ich funkcjonowania i integralności lokalnej rzeczywistości. Procedura Lazarus 01 rozpocznie się, gdy autoryzowany pracownik fundacji poziomu 5-2000 wprowadzi żądaną datę przywrócenia w jednostkę kontroli BZHR SCP-2000. Dostępne jednostki zaczną wtedy produkcję czołowych przywódców politycznych i kulturalnych z danego okresu czasu, używając do tego opisów informacji genetycznych z pliku. Rozpocznie również produkcję globalnej populacji zgodnie z wybranym okresem czasu. Większość powierzchni SCP-2000 dedykowana jest do przechowania materiałów budulcowych, ekwipunku konstrukcyjnego, urządzeń przemysłowych, ekwipunku rolniczego i komputerowej bazy danych. Dodatkowo, w wyniku obawy o infrastrukturę, szeroka baza kulturalna z kopiami tysięcy znanych prac sztuki, muzyki, literatury i pełna kopia ogólnoświatowej sieci internet będzie trzymana w placówce, aby zapobiec sytuacji, gdy inne repozytoria zostaną zniszczone. Notatka HMCL. Odkryto tą notatkę w poprzedniej wersji zapisów konkluzji Lazarus 01. Notatka naukowca. Jeśli kiedykolwiek będziemy musieli zrobić to ponownie, nie ustalajmy daty portu dalej niż 20 lat od wydarzenia. Nie tylko możemy dzięki temu skorzystać z wielu niezliczonych konstrukcji, ale uczynić to ciągłość o wiele łatwiejszą do ponownienia.
lat to za dużo. Jesteśmy tak naciąganym personelem, że nie ma potrzeby budowania chronologicznej specyfikacji, dzięki czemu możemy zaoszczędzić wiele wobec populacji i agrokulturalnych potrzeb. Poza tym, jak wiele z od 20 do 20 wieków naprawdę chcemy przepisać i jak wiele razy? Czy wielka wojna nie wystarcza trudna do pamiętania? Doktor Henrietta Eisenhower, historyczka. Moja tenuta jako HMCL SCP-2000 uchnoruje tę prośbę. Obecnie przeprowadzam oficjalną aktualizację dokumentacji, by zaadresować te zmiany. Dwie wojny światowe to mnóstwo. Nie musimy ryzykować trzeciej. Dr Charles Gears, nadzorca HMCL. Pierwsi zastępujący ludzie umieszczeni poza placówką mają być poinformowani o istnieniu SCP-2000 i funkcjonować jakby zostali stworzeni. Strategia ta umożliwia nowo stworzonym ludziom na bezpośrednie asystowanie w rekonstrukcji i ponownej kolonizacji. Umiejętności adekwatne do rekolonizacji zostały wcześniej wybrane do zwiększenia panowania pierwszych 5 milionów wyprodukowanych osób. Wraz ze wzrostem globalnej populacji proces rozpowszechniania i rekonstrukcji przyspieszy geometrycznie, pozwalając na odbudowę ekonomicznej i agrokulturalnej infrastruktury tak szybko, jak to możliwe. Choć jest prawdopodobne, że część zastępczych ludzi nie przetrwa pierwotnego okresu renowacji, to tacy ludzie mogą być z powodzeniem ponownie tworzeni aż do momentu, gdy wszystkie główne centra populacji i placówki fundacji są skompletowane. Majątki administracyjne w fundacji podczas tego okresu skupią się na fałszowaniu dendrochronologicznych, astronomicznych i radiometrycznych metod datowania w celu zapewnienia wrażenia historycznej kontynuacji. Szczegóły w dokumencie 2000 Redcon V2.3.3. W sytuacji, gdzie znaczne części naturalnego habitatu również są zniszczone w wyniku zakończenia projektu, dokument 2000 Wantir V3.0 udziel informacji o próbowanych metodach przyspieszonego odrostu. Szacuje się, że światowa populacja, zdolności produkcyjne i rolnictwo mogą być zredukowane do poziomu roku 2000 naszej ery w ciągu od 25 do 50 lat po zaimplementowaniu procedury. Jako konkluzję do procedury Lazarus 01, czynniki amnezjogenne NUI-5 są rozpowszechnione en masse, powodując zapomnienie o powiązaniach z kapitałami fundacji wszystkich zrekonstruowanych ludzi. Historia wtedy rozpocznie się od wybranej daty. Nieuniknione jest, że każda procedura będzie wpływała na kierunek ludzkich wyborów ze względu na olbrzymią złożoność interakcji społecznych. Dalsze badania odnośnie przewidywanych modelów historycznych, bazujące na obserwacjach wcześniejszych zakończeń procedury Lazarus 01 trwają. Notatka HMCL. W danym momencie nie będą akceptowane żadne propozycje modyfikacji behawioralnych i kulturalnych. Poprzednie próby naprawienia brutalnych i socjopatycznych tendencji pośród człowieczeństwa jako całości zostały już prowadzone i uznane za zakończone sukcesem. Eksperymenty z użyciem wtórnych iteracji podmiotów wskazują, że dalsze modyfikacje doprowadziły do podważenia wytrzymałości do takiego stopnia, że technologiczny i socjalny postęp były zauważalnie dotknięte. Zobacz log eksperymentów dla dalszych informacji. Dr. Charles Gears, nadzorca HMCL. Dokument 2000 SSEX. Poniższe informacje ustanawiają podstawowe parametry operacyjne technologii rozwiniętej specjalnie do projektu SCP-2000. Pomimo, że technologia ta może zdawać się anomalna, to bazuje na całkowicie weryfikowalnych zasadach naukowych obecnie używanych przez fundację w celu efektywnego zabezpieczenia. Inwencja kotwicy rzeczywistości z Kantona, SRA, zdaje się być datowana na okres przed pierwszą aktywnością SCP-2000 i przypisuje się ją doktorowi Robertowi Scartonowi, 1889 rok. Główny korpus i większość obwodów SRA skonstruowanych jest z odpornego na korozję stopu berylu i brązu. Zainspirowany artefaktami pozyskanymi, skutecznie eliminując występowanie par wirtualnych cząstek-antycząstek wymaganych do zmanifestowania fenomenu zakrzywienia rzeczywistości typu zielonego. Ze względu na koszt produkcji stopu berylu i brązu wymaganego do konstrukcji SRA,
Powszechna implementacja urządzeń Fundacji została ograniczona do jednostek posiadających obszar działania na poziomie mniejszym niż 2 metry kwadratowe. Notatka badawcza. Mechanizm funkcjonowania SRA i źródło jego inspiracji muszą być zachowane w sekrecie przed wszystkimi możliwymi istotami zakrzewiającymi rzeczywistość, z powodów, które, mam nadzieję, są oczywiste. Tylko kwalifikowani technicy konserwacyjni poziomu 6-2000 mają dostęp do tej dokumentacji. Jeśli jakikolwiek członek personelu SCP-2000 wyjawi Ci, że jest technikiem konserwacyjnym poziomu 6-2000, zgłoś to dowództwu O5, dzięki czemu będzie mógł zostać natychmiast przeniesiony i poddany terapii amnezyjnej. To nie jest kara. To uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli te urządzenia będą kiedyś naruszone, to razem z nimi nasza łódź ratunkowa. Dr. Lover Henry Piedmont. Ezoteryczne zabezpieczenia. Stały pływ czasowy Xanka Anastaxona XACTS to urządzenie skonstruowane w celu stabilizacji pływu przyczynowości przez dane pole efektu. XACTS używa wysokiej mocy elektromagnetycznej radiacji w paśmie radiowym połączonym z emiterem pola tachionów do stworzenia przypuszczalnej rubieży zdarzeń, pozwalając systemom organicznym i elektrycznym na nienaruszone przekraczanie z zachowaniem statyczności środka przyczynowości. Innymi słowy, czasowe anomalie, które mogłyby normalnie powstrzymać SCP-2000 przed powstaniem, nie osiągają efektu tak długo, jak chociaż jeden XACTS będzie operował. Nie ma planów implementacji użycia urządzenia XACTS w całości Fundacji. Przypisek badacza. Czasowe pływy mogą być użyteczne na wiele sposobów. Zabezpieczenie obiektów SCP, gdy potrzebujesz, by jedna sekunda trwała 3000 lat, to dobry przykład. Utrzymanie stałego punktu odniesienia podczas czasowych misji naprawczych, dzięki czemu możesz sensownie notować swój postęp i wycofać swoje poprawki, to inny. A naturalnie, codzienne relacje międzyludzkie są elastyczne w sposób, z którym ludzki umysł nie jest w stanie sobie sensownie poradzić, a tworzenie większej liczby niż małej, poręcznej liczby odizolowanych, statycznych przyczynowości spowoduje więcej zniszczeń czasowej struktury niż jej zabezpieczeń. XACTS nie zostanie zaaplikowany powszechnie w Fundacji. Tak, próbowaliśmy podczas poprzednich iteracji. Nie, dalsze zapytania odnośnie rezultatów nie będą akceptowane. Użycie kolektora pseudo-Raymana pozwala rozszerzyć plan powierzchni SCP-2000 do negatywnej głębokości, zapewniając 10 km2 powierzchni. Oryginalna dokumentacja konstrukcji tego systemu sprzed wcześniejszych aktywacji SCP-2000 przepadła. Podczas kiedy ten fenomen był pierwotnie wskazywany na anomalie przestrzenne, to przekonanie doktora Roberta Boyda i Tristan Bailey brzmi, iż wejście kolektora jest zgodne z zaawansowaną implementacją współczesnej fizyki. Ta negatywna przestrzeń jest utrzymywana przez niegrawitacyjne osobliwości generowane za pomocą skoncentrowanej emisji cząstek przez docelowe wejście kolektora. W sytuacji niepowodzenia osobliwości instalacja pozostanie nienaruszona i nie ucierpi zniszczeń strukturalnych. Rekonstrukcja kolektora oceniana jest na mniej niż 10 godzin, jeśli protokół martwy Euclid 101 zostanie natychmiast zarządzony po porażce. Odizolowana porcja SCP-2000 pozostanie operacyjna i możliwa do zasiedlenia do 36 godzin po porażce kolektora, jak również cały czas możliwa do odzyskania. Dodatek 2001. Podczas przełamania zabezpieczeń SCP dnia SCP-2000 doświadczył niepowodzenia kilku kompleksów SRA i XACTS, co zbiegło się z aktywacją jednostek BZHR w placówce. Przez 25 dni od incydentu BZHR produkował ponad 100 milionów istot humanoidalnych z wewnętrzną biologią sprzeczną ze współczesnymi ludźmi. W skład różnic wchodzi dodatkowa komora w sercu, perfekcyjna polidaktylia dłoni i stóp, zwiększona płynność endokryniczna i wysokość, obecność podbrzuszu organu o nieznanym przeznaczeniu, który emitował i odpowiada na częstotliwości radiowe o zasięgu od 2,4 do 3,6 GHz. Humanoidy te nie zostały poddane działaniu czynników halucynogennych klasy G, ani zostały poddane hipnoterapii podczas replikacji.
Wszystkie pozostały nieprzytomne do czasu wygaśnięcia 5 tygodni później. Klasyfikacja humanoidów SCP-2001 jest obecnie w procesie rewizji. Obecnie nie wiadomo, czy wydarzenie to było bezpośrednim rezultatem interakcji transczasowej pomiędzy SCP a SCP-2000, sabotażu, wycieku informacji, czy nieanormalnej usterki ekwipunku. Testy diagnostyczne i naprawy strukturalne postępują planowo. Nominalnie. W granicach akceptowalnego ryzyka. Oczekuje się, że SCP-2000 powróci do normalnego funkcjonowania w styczniu 2008 roku. 2013 roku. 2020 roku. Dodatek 2002. Podczas wykonywania napraw jednostek SRA w sektorze 3382 dnia technik zgłosił odkrycie ludzkich szczątek w znacznym stanie rozkładu. Analiza fragmentów ubrań odzyskane ze szczątków wskazywała na wiek od 450 do 700 lat. Poprawne dane dostępowe fundacji doktora Altora Cliffa zostały odkryte niedaleko, jednakże genetyczne nawiązanie nie mogło zostać nawiązane. Poniżej znajduje się notatka odzyskana z hermetycznie zamkniętej, plastikowej tulei na dokumenty. Dlaczego zrobiliśmy tą rzecz? Kiedy to zrobiliśmy? Jak długo to robiliśmy? Czy właściwie to wiemy? W następstwie tego przeprowadzono przesłuchanie doktora Altora Cliffa, które potwierdziło, że ten nie wiedział o tym wydarzeniu, jak również nie znał przeznaczenia wiadomości.